Czyli groził bronią jądrową. Tak. Trzeba tutaj po prostu to właśnie tak to odczytałeś, tak? Za bronią. Tak, no, czyli to jak gdyby on powiedział, że jeżeli ktoś będzie Ukrainie pomagał, no to musi się liczyć z takimi konsekwencjami, jakich jeszcze nie widzieli. Więc jak gdyby to Rosja jest mocarstwem jądrowym. Każdy analityk zajmujący się polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Rosji wie, na czym polega ta sygnalizacja strategiczna rosyjska. Rosja w swojej doktrynie użycia broni jądrowej zakłada, że po pierwsze może użyć tej broni jako pierwsza, aby odstraszyć ewentualnych oponentów, aby wygrać wojnę, ponieważ Rosja zakłada, że żadnego konwencjonalnego konfliktu nie przegra, dlatego że posiada broń jądrową. Nikt tak w ten sposób tego nie stawia. Więc Putin mówiący właśnie o tym, no, oczywiście straszy.